Fraunhofer Eye X1 Pro. Następca modelu X1 Best Pro, którym to DJI wzorowało się przy tworzeniu drona DJI Neo. Ale pytanie zasadnicze, czy X1 Pro okaże się lepszym wyborem niż DJI Neo? Czy będzie miał lepszą kamerę i będzie bardziej cichy? Zapraszam Cię na niesponsorowaną recenzję drona Hofer Eye X1 Pro. W moim nagraniu zaprezentuję Ci nie tylko plusy, ale także minusy tego nowego drona. Current mode follow. Bardzo się cieszę, że w końcu dotarł do mnie dron, którego zamówiłem 12 września, a otrzymałem 15 października. Niestety nadal są w przedsprzedaży. Ja zamówiłem go ze strony startupowej. I ten mój duży zestaw narciarski w przeliczeniu na złotówki kosztował mnie ponad 3500 zł wraz z kosztem wysyłki i podatkiem VAT. A gdybyście zamówili go teraz na oficjalnej stronie Hofer Eye Europa, to zapłacilibyście za niego ponad 4500 zł i nadal czekalibyście ponad miesiąc. A zatem czy warto wydać tyle kasy na tego drona, czy może kupić tego DJI Neo, który jest znacznie tańszy, ale ma problemy z jakością nagrywania. W dzień w zależności od warunków, a w nocy to już tragedia. I dlatego też na szybki start porównajmy sobie nagranie nocne. Dron był w miejscu, nie latał, tylko stał w miejscu. I DJI Neo, i Hofer Eye X1 Pro 4K 30 klatek na sekundę. Oczywiście w pełnym automacie, bez żadnej korekty i od razu widzimy, że Hofer ma jaśniejszą kamerę i dodatkowo znacznie szersze pole nagrywania. Już z pierwszych ujęć widać, że X1 Pro będzie mógł nam zastąpić na przykład drona DJI Mini. Ale niestety nie w każdej sytuacji, bo jeżeli chodzi o hałas, to niestety X1 Pro wcale nie jest bardziej cichy od naszego Neo. Tak samo jest głośny, chociaż jego tonacja jest bardziej przyjazna dla naszego słuchu, podobnie jak z Avatom 1 do Avaty 2. Hofer Eye X1 Pro ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Ma też takie, które można by uznać za tragiczne, zwłaszcza z punktu widzenia osoby, która od lat lata dronami DJI. Jednym z takich rozwiązań jest brak osłony gimbala w przypadku X1 Pro. A zatem zobaczmy, co dostajemy w tym dużym zestawie i jak z tego korzystać. Na przykład otrzymujemy duży zestaw naklejek. Jeżeli ktoś zapyta, po co mi te naklejki? No są bardzo potrzebne, jeżeli chcemy latać nim na przykład w zimę, w śniegu, w delikatnym deszczu. One osłonią nam naszego drona przed uszkodzeniem elektroniki. Jednak w instrukcji napisano, by naklejki zdjąć, gdy mamy temperaturę powyżej 15 stopni, aby dron się nie przegrzał. Cały zestaw został starannie zapakowany w eleganckie opakowania, ale przecież to nie pudełka są najważniejsze, a sam dron. Zobaczmy w takim razie, co mamy w poszczególnych opakowaniach i do czego to służy. W tej saszetce schowano wiele elementów drona, ale sama saszetka jest bardzo praktyczna, bo może służyć właśnie jako saszetka, może służyć jako torba na ramię, a także jako torba na rower, bo wystarczy rozpiąć na środku i saszetkę możemy przymontować do naszego roweru, co za chwilkę zobaczycie. W niej mamy właśnie dwa akumulatory, bo mój zestaw zawiera trzy baterie, jedna zwykła i dwie terma z szczególną ochroną przy niskich temperaturach. Nie będę Was zanudzał technicznymi informacjami, które możecie przeczytać na stronie producenta, ale powiem tylko, że taka bateria ładuje się około godzinki, a wylatamy nią 13 do 14 minut. To jest wynik lepszy od DJI Neo.
Do tych dwóch uchwytów przejdziemy jeszcze za chwilę, jak będę pokazywał sam wyświetlacz kontrolera, bo są bardzo praktyczne te uchwyty. Natomiast teraz zajmijmy się hubem do ładowania dwóch akumulatorów jednocześnie. Nie ma tutaj ładowania zwrotnego. I jest to bardzo prosty hub na dwa akumulatory, a nie trzy. Od dołu mamy USB typu C, od góry przycisk. Trzeci akumulator możemy sobie ładować w dronie. Akumulatory po prostu wsuwamy, nie ma tam żadnych jakichś przycisków do wyjmowania ich. Po prostu wysuwamy i to wszystko. O dziwo dostajemy ładowarkę i to 65W. Mówię o dziwo, bo teraz to rzadkość. Raczej producenci nie dodawają ładowarek. A ja i tak dokupiłem sobie fajną ładowarkę 65W w sklepie Emontis, która kosztowała 95 zł i do tego ma nie tylko USB typu A, ale również dwa wejścia USB typu C. Bardziej będzie praktyczna niż ta oryginalna, bo ta oryginalna ma tylko jeden przewód. Przy dronach dobra, mocna ładowarka jest bardzo ważna, żeby szybko naładować akumulatory. Często w komentarzach pytacie mnie, jaką ładowarkę kupić i gdzie, dlatego już od razu wolałem uprzedzić, gdzie ja kupiłem. Link macie w opisie do tego filmu, ja na tym nic nie zarabiam. Dodałem go tylko grzecznościowo, abyście wiedzieli, gdzie można kupić porządną ładowarkę, a nie jakieś chińskie badziewie. Jak wspominałem, ta saszetka jest bardzo pojemna, dobrze wykonana, ma wewnętrzne przegródki, uchwyt do trzymania jako saszetka, ale najważniejsze, że można ją zawiesić na ramieniu tym paskiem, a także zawiesić na rowerze. Te rzepy trzymają bardzo dobrze i jadąc na rowerze wraz z tą saszetką oraz kontrolerem, który za chwilkę pokażę, naprawdę latanie tym dronem to sama przyjemność. Otrzymujemy ten zestaw filtrów ND od 8 do 64. Ale tutaj też taka ciekawostka, bo samo zakładanie jest troszeczkę odmienne od tego, co nauczył nas DJI. Tutaj wysuwamy najpierw to nasze szkiełko, a potem wsuwamy od góry filtr. Ale nie to jest takie dziwne. Dziwniejsze jest to, że w aplikacji musimy włączyć, który filtr używamy. Osobiście nie testowałem jeszcze tych filtrów i myślę, że ta funkcja w aplikacji jest tylko dodatkiem. Bez włączenia poszczególnych filtrów również możemy z nich korzystać, a obraz będzie lepszy w słoneczne dni niż bez filtrów. Zobaczmy sobie kontroler, który ma bardzo ciekawe rozwiązania. Dronem X1 Pro możemy latać na 6 różnych sposobów, nie licząc oczywiście gestów czy też poleceń głosowych. Mamy przewód do podłączenia telefonu z Androidem czy też iPhone'a z naszym kontrolerem, aż 4 drążki, w zależności którymi będzie nam się lepiej obsługiwać kontroler. Jednak jedną z najważniejszych rzeczy to jest właśnie ten element z wyświetlaczem, który służy jednocześnie za mikrofon, ale może być też samodzielnym pilotem, samodzielnym kontrolerem do naszego drona. Wcześniej pominąłem dwa elementy, to znaczy się uchwyty do naszego kontrolera, tego malutkiego. Mocujemy magnetycznie, podobnie jak obecnie DJI Osmo Pocket 3 i tutaj mamy z tyłu albo do zaczepienia na uchwyt typu GoPro, albo mamy tam też standardowy gwint do wkręcenia. Drugi uchwyt, jak widzimy, mamy taką zaczepkę, możemy sobie zawiesić na kieszeni, na jakiejkolwiek torbie. Bardzo praktyczne dwa elementy, dzięki którym możemy z łatwością ten wyświetlacz, ten mikrofon, ten kontroler przyczepić, czy to do naszego ubrania, czy gdziekolwiek chcemy i samodzielnie kontrolować z takim malutkim urządzeniem naszego drona. Poza tym otrzymujemy prawą stronę doczepianą do naszego wyświetlacza i lewą stronę. To nie są te same dwa urządzenia. Ten z prawej strony, jeżeli doczepimy do ekranu, może służyć nam za motion controller. Jako samodzielny kontroler, to znaczy drążkiem sterujemy góra, dół oraz obrót wokół własnej osi, a jeżeli przechylamy cały kontroler, to lecimy do przodu, do tyłu, w boki. Wiem, że tego jest sporo, dlatego najlepiej Wam pokażę te 6 sposobów kontrolowania drona. Pierwsza opcja to podobnie jak DJI Neo, sam dron. Z tym, że tu mamy wyświetlacz. Możemy sobie wybrać tryb lotu, a także dostosować odległość i wysokość. Jak już sobie wybierzemy dany tryb, dostosujemy nasze parametry, to wystarczy na tym górnym przycisku, naciskamy i oczywiście dron jest gotowy do lotu. Z ręki nam startuje i tak samo na rękę nam wyląduje. Warto zauważyć, że DJI Neo ma gimbal tylko jednoosiowy, góra i dół. Reszta jest stabilizowana cyfrowo. W przypadku X1 Pro gimbal stabilizuje również w poziomie. Druga metoda kontroli drona to jest właśnie ten nasz wyświetlacz. Pamiętajmy, że to też mikrofon. Na nim mamy szereg informacji, jest kolorowy, wystarczający do takiej podstawowej kontroli. Jeżeli przyciskiem pauzy naciśniemy, to będziemy mieli tryb manualny. Warto spojrzeć, czy na dronie pokazał nam się sygnał, że jest uruchomiony tryb manualny. Wtedy możemy sterować właśnie tym naszym malutkim kontrolerem.
Nie sugerujcie się tym jasnym wyświetlaczem, to jest spowodowane tym, że dron patrzy na szarą ścianę. Normalnie widzimy w pełnym kolorze obraz, podobnie jak DJI Osmo Pocket w dwójce czy trójce. Dosyć czytelny, lewą stroną przycisków kontrolujemy naszego drona, z prawej strony mamy pauzę, a nawet return to home. Mamy informacje o zasięgu, o poziomie naładowania baterii, także naprawdę ten malutki kontroler robi dobrą robotę, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na wycieczce rowerowej i nie chcemy brać dużego kontrolera. Co więcej, możemy włączyć sobie nagrywanie w dowolnym momencie i tak samo je wyłączyć. Trzeci sposób sterowania naszym dronem to Motion Controller. Doczepiamy do ekranu prawą część kontrolera i już mamy Motion Controller. Należy pamiętać o przełączeniu drona w tryb manualny za pomocą przycisku pauzy. Jednak bez względu na to, jakiej metody do sterowania drona użyjemy, żeby dron się wzniósł, musimy położyć go na dłoni. Jego kamera musi zarejestrować naszą twarz. Następnie naciskamy na ten przycisk od góry i gdy dron się wzniesie, to możemy kontrolować go na przykład za pomocą naszego motion controllera. Drążkiem obracamy go wokół własnej osi lub sterujemy do góry lub na dół. A żeby leciał do przodu lub do tyłu, to od tyłu tego motion controllera mamy przycisk. Musimy go nacisnąć i wtedy, gdy przychylamy nasz kontroler do przodu, do tyłu, w prawo lub w lewo, dron zaczyna nam lecieć. Jeżeli puścimy ten przycisk, dron stanie. Nie dziwcie się, że dron teraz leci w odwrotnym kierunku niż ja przechylam motion controller. Niestety zapomniałem sobie przyłączyć w aplikacji kierunki lotów drona. W prosty sposób to zrobimy, ale trzeba o tym pamiętać. Raz to przełączymy i na zawsze mamy spokój. Kolejny sposób sterowania dronem to doczepienie lewej stronie kontrolera i już możemy zwyczajnie w świecie sterować naszym dronem jak chcemy, w prawo, w lewo, góra, dół, za pomocą drążków, podobnie jak w kontrolerach od dronów DJI. Ale warto sobie rozłożyć te drążki, nie po to, żeby włożyć telefon, ale po to, żeby mieć dostęp do przycisku do robienia zdjęć oraz do pokrętła, by sterować gimbalem, góra, dół. No i w tej pozycji zdecydowanie lepiej steruje się dronem. Wyświetlacz jest dotykowy i w nim mamy też możliwość ustawienia niektórych funkcji, wysokości i powrotu do domu, ale to nie na ten odcinek. Niestety byłby za długi ten film, dlatego o tym następnym razem. Co więcej, czekamy na dość poważną aktualizację, która ma się ukazać podobno 21 października, bo na tą chwilę niestety nie widzimy na wyświetlaczu naszej wysokości lotu, a nawet dystansu, jak daleko już dolecieliśmy. Nawet gdy latamy z telefonem, niestety nie ma tych parametrów, a to dość poważny minus. Jednak ufam, że Hover Eye, tak jak obiecał, wprowadzi to aktualizacją i to tą najbliższą. W trakcie nagrywania możemy zrobić zdjęcie, co uważam za plus. Ale dla mnie X1 Pro minus zostaje za to, że na tą chwilę nie możemy zrobić zdjęcia w formacie 16:9, tylko 4:3. Za to możemy ustawić kamerę, by nagrywała nam w pionie na przykład filmy na TikToka. No i kolejne dwa sposoby na kontrolę drona to po prostu wpinamy nasz telefon do aparatury, czyli do tego kontrolera, przewodem, który dostajemy w zestawie. Łatwo ten przewód schować w rowek z prawej strony i w ten sposób możemy sterować dronem albo za pomocą samego telefonu. Podobnie jak w DJI Neo, aplikacja jest bardzo fajna i tutaj plus, bo możemy wyświetlać obraz na całym ekranie, nie tylko w górnej części, tak jak jest to w przypadku DJI Neo, tylko mamy obraz na całym ekranie i za to duży plus. Jak widzieliście, tych możliwości lotów jest sporo, a teraz zajmiemy się urządzeniem o nazwie Power Cache. To znaczy się przenośnej, rewelacyjnej ładowarki, bardzo dobrze wykonanej, naprawdę przyjemnie się trzymają w ręku, za pomocą której doładujecie swojego drona lub w pełni naładujecie i to nie jeden raz. Jest to urządzenie odporne na zimne temperatury oraz na deszcz czy też śnieg. Dodatkowo mamy pasek, który możemy zamontować za pomocą rzepów, aby móc je przenosić jak torbę na ramieniu. Mając tego cache'a, nie musisz wozić z sobą dodatkowych baterii, wystarczy włożyć tam drona i on się nam podładuje lub całkowicie naładuje, co więcej, może służyć jako powerbank. Na początku zastanawiałem się, jak z niego skorzystać, niestety w internecie zbyt dużo podpowiedzi nie było. Ale zauważcie, że tu mamy wsadzoną wypustkę i z drugiej strony również dodatkową zapasową. Wystarczy jedną z nich wyjąć i wpiąć do naszego drona w miejsce, gdzie wpinamy przewód do ładowania drona. Następnie wkładamy drona właśnie do tego cache'a, zamykamy i to wszystko. Dron nam się ładuje, a dodatkowo dron zyskuje bardzo mocną ochronę. I ten cache uważam za bardzo duży plus, choć DJI jeszcze na taki pomysł nie wpadło.
I w ten oto sposób przechodzimy do najważniejszego, czyli do samego drona X1 Pro. Opakowanie bardzo eleganckie, ja czasami nazywam to przerostem formy nad treścią, zwłaszcza, że producent do środka włożył naklejkę zapachową. Cytrynowa naklejka zapachowa, wolałbym, żeby dodał mi zapasowe śmigiełka. Niestety, ten duży zestaw nie posiada ani jednego zapasowego śmigiełka. Co więcej, na razie ich nie ma w sprzedaży. Napisałem do nich w tej sprawie i otrzymałem szybką odpowiedź, że wkrótce będą sprzedawane dodatkowe śmigiełka, a także zestawy naprawcze. Instrukcja jest w języku polskim, ale nie spodziewajmy się po niej za wiele. Jest to bardzo prosta, skrócona instrukcja, jak uruchomić samego drona. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale do mnie dotarła ta paczka w 3 dni. W sobotę wysłali z Chin, we wtorek była już dostawa DHL-a i niestety musiałem zapłacić 134 zł VAT-u. Dron dość dobrze się prezentuje, jak jest złożony, to jest nieco mniejszy od Neo, a jak jest rozłożony, to jest trochę większy od Neo. Od spodu ma czujniki, ale nie ma żadnych stopek. Także obawiam się o sam gimbal, a przede wszystkim o kamerę. Zwłaszcza, że nie mamy osłony gimbala. Od tyłu mamy również czujnik. I za ten tylny czujnik duży plus, Neo tego nie ma. Nad czujnikiem jest zaślepka, bo w przypadku modelu X1 Pro Max w tym miejscu jest dodatkowy czujnik wizyjny. Zwróćcie uwagę, że śmigła mają 4 ramienia. W przypadku Neo tylko 3 ramienia. Osobiście wolałbym, gdyby ta bateria była lepiej zabezpieczona. W przypadku kolizji niestety może wypiąć się. W moim prywatnym odczuciu Hofer X1 Pro ma dużo zalet względem DJI Neo. Jednak najważniejsze to sama kamera, jakość nagrywania. W przypadku X1 Pro mogę wykorzystać ten materiał, czy to będzie nagrany w dzień, a nawet ten po zmroku, chociaż tutaj już też są kropy, ale w jakimś prywatnym użytku na pewno mógłbym go wykorzystać. Jest mały, poręczny, łatwo go przewieźć, fajny do śledzenia, czy to będę jechał na nartach, czy to na rowerze. Poza tym mamy możliwość nagrywania 4K w 60 klatkach, 50, 30, 25. Możemy nagrywać slow motion. Śledzenie obiektów w tym dronie wypada całkiem dobrze. Poza tym możemy śledzić również z boku, czego w DJI Neo na razie nie ma. Być może upgrade'em to wniosą. Hover Air nie posiada zakazanych stref, także możemy latać wszędzie, gdzie chcemy, oczywiście uwzględniając przepisy prawa. Informacje odnośnie aplikacji, ustawień drona przekażę w następnym odcinku. Pod warunkiem, że będzie odpowiednie zainteresowanie. Bo jeżeli nie będzie zainteresowania tym filmem, no to po co marnować czas na kolejne nagrania? Dlatego zachęcam do komentowania filmu. Przede wszystkim, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku? Jakie ujęcia? Jakie nagrania? Postaram się to uwzględnić. No i komentujcie, co wy sądzicie o tym dronie, zwłaszcza w porównaniu z DJI Neo. Ale komentujemy o dronie, nie o mojej dyslekcji. Na koniec pozostawiam Was muzyką oraz ujęciami z aplikacji, z obsługi, abyście mieli w ogóle wgląd do tego, jakie możliwości są w tej aplikacji. Będzie też parę ujęć z drona, 4K, 30 klatek na sekundę, w pełni automatyczne ustawienia. Subskrybuj ten kanał, a nie ominą Cię nowości, w tym kolejne nagranie o dronie X1 Pro. Aha, bo zapomniałbym. Latałem po zmroku i DJI Neo, i Hover Eye X1 Pro. I wierzcie mi, Neo wariował, a X1 Pro bardzo stabilnie się zachowywał. Nie było żadnego problemu, żebym miał wrażenie, że za chwilę mi gdzieś ucieknie, za chwilę w coś uderzy. Bardzo liczę na tą aktualizację po 20 października. Jak tylko się pokaże, dogram materiał i z pewnością Wam to zaprezentuję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Cześć.